cześć Wagusie. Kochani, robimy wasze czytanko na maj. Na maj. Miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem. Zodiaku. Czekajcie, muszę potasować dobrze. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Misiaczki, najpierw miłość, związkowcy i singlaczki. Wagusiu, co tam? Co tam, co tam? Niektórzy mają do czynienia z lwem. No, to pewnie każdy, o, do każdego tak można powiedzieć, nie? No, ale mam lwa, dlatego mówię. Bo w razie, gdybyście mieli lwa, no to nadstawcie uszu. Ale jak nie macie lwa, też nadstawcie. Zaraz wam powiem, jaki jest przekaz. Taki ogólny. Singlaczek, milaczek, wagusiaczek. No dobra, skoro tak wyszło. Jaka rada? Ha! Singlaczek ma oszczerzonko. Miśki jakaś tajemnica pod spodem talii. Ktoś czegoś nie mówi, ktoś czegoś nie wyraża, ktoś coś udaje, ktoś nie otwiera oczu. Iluzyjka! Dobra! Jeśli chodzi o związki lub ludzi, którzy mają ludzia. Słuchajcie, jeżeli to jest poważny związek, ale taki w miarę i ta karta siły to nie jest żaden lew, tylko na przykład silny, mocny związek, wierność, nie wiem, jakieś tam wzajemne trzymanie się razem, no nie wiem co tam jeszcze, silna więź w sensie, ja zawsze jak widzę tą kartę to mam w głowie, że silna więź. To jedyne, co bym tu powiedziała, bo mam odwróconą trójkę kielichów i to jest takie trochę podejrzane, to bym powiedziała, żeby uważać, wiecie na co? Na imprezy, na alkohol, na przesadzanie. No to nie wiem, w czym można przesadzać. Alkohol, jedzenie, słodycze, wydawanie pieniędzy, zabawa, no takie rzeczy. To uważałabym na przesadzanie, żeby nie przesadzać, żeby nie żałować później. To jest jedna rzecz, ale... Wiecie co? Kurde, znajomi. Nie wiem, co to za znajomi. Nie mam... Słuchajcie, jeżeli wasz związek jest ok, to ta karta może mówić o dziwnych znajomościach. To jest na maj, więc albo coś wam nie spasuje, albo gdzieś macie iść, a nie pójdziecie, macie mieć jakąś imprezę, a nie zrobicie, albo właśnie zrobicie, czy pójdziecie na imprezę, ale nie będziecie zadowoleni. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy, ale jak są jakiekolwiek imprezy, czy wesela, czy nie wiem, jakieś tam imprezy, tak z głową wydawajcie pieniądze na kupowanie ewentualnych prezentów. Jeżeli byście do kogoś szli, musielibyście kupić prezent. Z głową. Bo tutaj jest pokazane, że moglibyście się niepotrzebnie obciążyć jakimiś kosztami, a jest pokazane, żeby się nie obciążać. No to tyle. Ale... Jeżeli ta wasza relacja nie jest poważną relacją, nie jest to, jest to takie coś, że takie dochodzące, tam nie, on nie musi być z lwem, ale z jakąś tam osobą, takie, że przyłazi, odchodzi, przyłazi, że nie wiecie na czym stoicie, to wiecie dlaczego? Dlatego, że czyjeś uczucia są płytkie, tu są pokazane płytkie uczucia, albo niestety jest za dużo ludzi! Za dużo ludzi. To jest nasza karta społeczności, socjalnego czegoś, za dużo ludzi. Zdrady, nie zdrady, takie z kwiatka na kwiatek, takie nie wiadomo co. W dobrych związkach powiedziałabym, żebym się czepiła jakichś innych ludzi, czyli rodzina, przyjaciele. Czepiłabym się. W sensie, no nie w sensie, że idziecie i się czepiacie, tylko w sensie, że uważać. Ale w relacjach podejrzanych, gdzie się nie czujecie zbyt dobrze, jest, to jest podejrzane, że może być za dużo ludzi. Ale wiecie co? To jest dziwne. Bo jeżeli jedno z was, jeżeli ktoś tu ma jakiś trójkąt, to z jedną z tych osób w trójkącie ma silną więź, a z drugą się zabawia. Zabawia! Nie wiem, kim wy jesteście w tym trójkącie, ale uważać. Słuchajcie, rada na związki, relacje. Nie brać na siebie jakiejś odpowiedzialności, nie brać na siebie jakiegoś ciężaru lub zrzucić z siebie jakiś ciężar. Ale pamiętajcie też o tych wcześniejszych przekazach, co mówiłam, ten alkohol, jakieś tam jedzenie, wydawanie za dużo, jakieś dziwne imprezy i tak dalej, bo to może być tylko to. I wtedy w ogóle bym się nie czepiała, że tam jakieś trójkąty, czy coś takiego. Dobra, singlaczki, milaczki, mają wracacza, no miśki, no boście, co wam powiem, no co wam powiem, wracacz. Patrzcie, tu idzie, o, proszę.
w jakimś dziwnym kierunku. Karmiczna relacja, nierozwiązana karma. Nie było go czy jej przy łazi, a jest na chwilę, no to znowu zniknie, a potem znowu przyleży. To jest takie właśnie przyłaże, pojawiam się i znikam, pojawiam się i znikam. Zamknąć drzwi na klucz, proszę tu, o już, blokada, jest rada dla Was nawracacza. Jeżeli jesteście singlaczkiem, milaczkiem, który nie ma człowieka, wiecie co? Po pierwsze, gdzieś ktoś jest zawieszony na jakiejś przeszłości, to nie musi być konkretna osoba, ale coś z przeszłości, czego nie puszczacie i dlatego, że nie puszczacie tego, to Wasz los się nie może odmienić. Nie przychodzi to, czego, co chcecie, bo jesteście zawieszeni na jakiejś przeszłości i nie robicie kroku naprzód i jesteście w stagnacji. To tyle, miszki. Jest pokazane, owszem, chronić się, owszem, uważać, żeby Was ktoś nie zranił. Mieć być ostrożnym wobec nowo poznanych osób, ale nie przesadzać. Nie robić takiej stagnacji, że bo w przeszłości tamto. Dodatkowe coś tam dla singli, którzy nie mają w ogóle żadnych takich rzeczy, coś z podróżą nie tak. Nie wiem, nie pojedziecie, nie możecie wyjechać, a jak pojedziecie, to nie możecie wrócić. Takie dziwne. Po prostu przyjrzeć się, taki jakby gorszy czas na podróżowanie. Przyjrzeć się, co to macie zaplanowane i tak dalej, i tak dalej. Jest pokazane, żeby się ochronić, założyć jakąś ochronę, albo zamknąć drzwi na klucz, albo w telefonie kogoś zablokować. Zablokować. Ochronić siebie. Jest pokazane. Słuchajcie, jak gdzieś jedziecie, pomyślcie o ubezpieczeniu. Ochronić siebie, pamiętajcie. Pomyślcie o jakimś ubezpieczeniu. Dobra, kochani. Praca. Dla wagi. No, chciało wyjść. Dla wagusi. No. Słuchajcie, dobra. Nie wiem, co Was trzymało w jakimś marazmie, stagnacji, czy co by to nie było. To mogła być pogoń za pieniędzmi. To mogła być toksyczna sytuacja w pracy, to mogło być przywiązanie do czegoś nadmierne, to mogły być lęki, obawy, nie uda mi się, nie dam rady, nie podołam. Cokolwiek, co było toksyczne, się kończy w maju, proszę, nie ma. A co przychodzi w zamian? Motywacja, pasja, działanie. Tak jakbyście, słuchajcie, wiecie co? Odżyli. Odżylibyście tutaj w tych kartach, tak to jest pokazane. Macie również, być może niektórzy z Was, pomocną kobietę na terenie pracy, zwłaszcza jeżeli ta kobieta jest bardzo energiczna i bardzo zmotywowana, zwrócić na nią uwagę, ale również jeżeli cokolwiek było toksyczne, nie wiem co może być toksyczne, to może być substancja toksyczna, ale to może być również człowiek lub sytuacja. To może być również przywiązanie do na przykład materialnego czegoś, materializm nadmierny, pogoń za pieniądzem, ale to może być też ego, egocentryzm, co to ja nie jestem. Słuchajcie, co by to nie było, wszystko co złe, proszę, już tu nie ma, uwalniamy się, a wchodzimy na karty motywacji, działania i takiego, słuchajcie, wiecie czego? Kreatywności. Natomiast jest gdzieś jakiś minusik u jakiejś wagusi, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości. Nie wiem czemu. Tak jakbyście się nie doceniali, tak jakby jakieś wasze ego gdzieś tutaj cierpiało. Zająć się sobą i szacunek i miłość do samego siebie, docenianie samego siebie za to, co robicie. Ale jeżeli by wam ktoś w tym miesiącu proponował jakieś nie wiadomo jakie nowości, rada jest taka, żeby się temu przyjrzeć tak sceptycznie. Może nie brać od razu, podobnie jak też nie dawać nie wiadomo czego komuś, tylko tak, owszem, jest pasja, motywacja, to wszystko jest, ale ten nowy początek jest pokazany jako rada, że niekoniecznie w to wchodzić w tym miesiącu. Nie wiem, może czerwiec będzie lepszym miesiącem, a może to, co jest proponowane, to wcale nie jest jakiś wow. Nie brać jakiegoś kielicha. No mi się trochę kojarzy jakiś toksyczny kielich. Nie brać jakiegoś toksycznego kielicha. No to ja już tam się nie wtrącam. Ale jest pokazane, żeby tego nie robić. Kochani, pod spodem talii Wy na pracę macie bardzo dużą stabilizację. Jeżeli macie pozycję, to tą pozycję utrzymujecie. Jeżeli macie pieniądze, firmę własną, to wszystko jest. I jest, że odżyjecie i będziecie mieli więcej motywacji i pasji. Jeśli chodzi o pracę, więc to jest dobra energia tak ogólnie. Ale rzeczywiście nie przyjmować jakichś toksyczności,
co by to nie było, i uwolnić się od tego. No, nawet będziecie mieli więcej energii, jak nie zrobicie czegoś. No nie wiem, co może być. Co może być toksyczne? Jezusicku, no, nie spodziewam się, że pijecie na terenie pracy, ale to mogą być substancje toksyczne. No uważać, nie, ja nie wiem, gdzie pracujecie, ale może u was w pracy, nie wiem, jakieś. No nie wiem, azbest w ścianie. No kurde, wymyślam głupoty, miśki rany boskie. No. Nie wiem co, ale coś toksyczne. Nie brać. Dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla wagusi w maju? Dobre decyzje. Bardzo dobre decyzje. Bardzo. Odwrócenie losu. O Jezusi. Dobra. Dobra. I rozwój pod spodem, i pójście do przodu, i nauczenie się na błądach. Zamknięcie jakiejś karmy. Dobre decyzje. Słuchajcie, tak jakbyście mieli taką energię w tym miesiącu, takiej osoby konkretnej, osoby, która wie, czego chce, osoby racjonalnie myślące i osoby, która właśnie podejmuje dobre decyzje, ale podejmuje. A jeżeli są wracacze i jakieś dziwne karmiczne relacje niepozamykane, to osoba, która podejmuje dobrą decyzję na temat tego czegoś. I karta rycerza buław pokazuje, że albo się pojawią nowe. No, może osoby do romansowania dla tych, co nie mają, całkowicie nowe. Jest to możliwe, że wasz los się odmieni, ale trzeba podejmować jakieś dobre decyzje. Trzeba poodcinać przeszłość. Albo nowy, co ja chcę, nie że talent, tylko jakieś nowe działanie tak zawodowo, coś nowego, ale coś, co by było z pasją, z ogniem, bo wy macie tutaj pokazanego rycerza buław, także ogień, pasja, talenty, nie wiem, kreatywność, więc być może jakaś nowa kreatywna droga w pracy i odwrócenie losu na lepsze. Pokończenie dziwnych karmicznych relacji, sytuacji. Miszki rany Bościu, no to weźcie przestańcie. No to działamy, no. Nie robimy jajek, tylko działamy. Dobra, kochani. Wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie baranka. Tu jest ciężar pokazany. Ktoś niesie na plecach ciężar. Co to może oznaczać? Jeżeli związek jest w miarę, to może to oznaczać, że komuś jest ciężko, że jest przeciążony. Słuchajcie, na przykład obowiązkami domowymi. To może być takie coś i tylko i wyłącznie. Ale czasami ta karta się pokazuje wtedy, kiedy relacja jest zbyt ciężka, zbyt trudna, za dużo się wymaga od drugiej osoby. Na przykład kobieta, no bezczelna, wymaga, żeby on odszedł od żony albo od byłej jakiejś tam, jakiejś innej partnerki. No co ona sobie wyobraża? Czy to jest za ciężkie dla niego? No przecież on to chce se romanso. Miśki, tego typu energia, więc no, to tu uważamy z barankiem, dobra? Zbyczuli się, no to nie wiem, słuchajcie. Jeżeli jesteście razem w poważnym związku, usycha wam uczucie, usycha miłość. Albo ktoś nie okazuje na tyle, na przykład jedno okazuje, drugie nie okazuje i ktoś się czuje samotny. W tej miłości. Przyjrzeć się temu, doprowadzić do rozmowy, dogadać się, czy my idziemy dalej razem, czy coś tutaj nie działa. Jeżeli nie działa, zastanowić się, jak to rozwiązać w te albo we w te. Ale jeżeli nie jesteście razem, utracona miłość, tęsknota, poczucie utraconej miłości, nie możecie być razem. No w maju się to niestety nie zmienia. Bliźnięta, a tu są romansiki. Kochani, jeżeli jesteście razem, to nawet jakieś imprezy, jakieś seksiki, wyjścia, nie wiadomo co. Jeżeli to jest taki romans, nie jest to poważna relacja, ale taki właśnie romans, to na razie to pozostaje w karcie romansu i przyjemności, niekoniecznie czegoś, co by było budowane, tak wiecie, przyszłościowo, tylko właśnie karta przyjemności. Nie wydaje mi się, żeby to oznaczało zdrady. No chyba, że wy byście zdradzali, ale mielibyście z tego przyjemność, dlatego wy macie kartę przyjemności. Ale nie wydaje mi się. Raczej bym powiedziała, że po prostu jakiegoś rodzaju spełnienie marzeń i przyjemności obopólne z bliźniętami. Zraczuli się. Tu nie ma spełnienia marzeń. Kochani, mało tego. Albo ten związek w ogóle nie działa i nie ma spełnienia marzeń w tym związku, albo jest tak, że na przykład nawet nie jesteście razem, ale ktoś cały czas marzy, ale to jest takie odrealnione, to jest takie nierealne, to nawet może być iluzja, że ten człowiek będzie spełnieniem moich marzeń, a na przykład wcale nie będzie, ale wy tego możecie nie dostrzegać, przyjrzeć się temu. Jeżeli macie lwiątko, no kochani.
Dla stałych związków poważnych, które się nie kłócą, przeprowadzka, podróże, opuszczanie czegoś, porzucanie jakiejś być może przeszłości. Mogą być przeprowadzki, przeniesienia itd., ale jeżeli wy nie jesteście razem, no to cały czas ktoś coraz bardziej odchodzi. Nie wraca w każdym razie. A jeżeli jest bardzo, bardzo źle i się spodziewacie odejścia, to może stać się w maju. Może stać się w maju. Jeżeli macie panienkę, przyszłość wspólna jest tutaj i odzyskanie nadziei. Jest również pokazane, że bardzo możliwe, że ktoś tu na kogoś czeka, ale czeka z nadzieją, widzi przyszłość, tak jakby była nadzieja dla waszej relacji. Ktoś myśli o przyszłości, także to jest dobra karta. Dwie wagusie. Stagnacja, tu jest trochę nudno, jeżeli jesteście razem, miśki, weźcie, wyjdźcie gdzieś, dajcie sobie jakąś tam przyjemność, żeby trochę, no bo to jest straszna nuda, no naprawdę, no to słuchajcie, ale jeżeli nie jesteście razem, tu się też nic nie zmienia, bardzo możliwe, że ktoś jest na kimś zawieszony, myśli cały czas o kimś z przeszłości, nic się tu nie zmienia niestety w maju, wagusia i skorpionek, wyjście z toksycznej sytuacji. Ktoś pił, przestaje pić. Ktoś był w toksycznym związku, czyli na przykład waga i skorpion, nie? I wychodzą z toksycznego związku. Uwolnienie i też tak jakby, jeżeli była jakaś obsesja tutaj, to tej obsesji już nie będzie. To jest ogólnie karta uwolnienia, więc no to jejku. No to dobrze. A Jezu, nie mogę pracować. Ze szczelczykiem, o... Miśki. Miłość, przyjaźń, zaufanie, wierność, partnerstwo, spełnienie marzeń, bratnia dusza. Tyle! No co wam powiem. Z koziorożcem przyszłość wspólna. Ktoś patrzy w przyszłość z nadzieją, czeka i wie, że będzie lepiej. Odzyskanie nadziei, wspólna przyszłość. Dobra karta, dobrze rokuje. Z wodniczulisiem wychodzi na jaw. Nie wiem co. No nie wiem. Ktoś otworzy oczy i powie, o kurde, ale miała iluzję. Albo miałem iluzję, a teraz mam otwarte oczy i wszystko widzę. Albo z takich łagodniejszych przekazów może ktoś po prostu coś powie. Wyrazi swoje uczucia. Coś chował, chował, chował i teraz powie. Wychodzi na jaw jakaś tajemnica. No to tyle. A rybeńki. Oj, to nie wiem. Kochani, wiecie co? To jest taka karta niepodejmowania decyzji. Ktoś jest w jakimś związku, niby chce zakończyć, ale nie wie, czy zakończy. O, rozwodzę się, jestem w separacji, ale nie składam pozwu. Chcę być z tobą, ale właściwie nie wiem, czy chcę być z tobą. Chcę odejść, a właściwie nie. Co to jest? I jeszcze pogadać normalnie nie umie i ustalić. I być może kłamie. Stawiam, że chłop to robi, ale się nie upieram. Nie upieram się. Jeżeli macie dobry związek, ale macie załatwienia urzędowe, prawne, bankowe, wiecie, to coś tu nie leży. Weźcie się temu, przyjrzyjcie. Może trzeba do innej osoby pójść po prostu załatwiać, albo do innego urzędu, banku, wiecie o co chodzi. Zmiana prawnika, tego typu rzeczy. A, karta anielska dla wagusi. Uczucia romantyczne. Twoje uczucia są prawdziwe i warto je zgłębiać. No, to co czujecie, się zapytajcie, bo to również niestety może oznaczać, że jeżeli ktoś ma intuicyjne przekazy, że ktoś jest nieuczciwy, to również mogą być to prawdziwe przeczucia. Także, kochani, no, przyjrzeć się temu. Kochani, tyle. Lecę, nagrywam resztę znaków. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się wam to do czegoś przydaje, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.